Jarosław Niezgoda, prawdziwe objawienie polskiej ekstraklasy, praktycznie lider Legii Warszawa, który w tym sezonie strzelił 13 bramek, 13 goli. O tym właśnie będę mówił w dzisiejszym filmie. Ile zarabia ten piłkarz? Ostatnio dostał podwyżkę, można powiedzieć kosmiczną podwyżkę, chociaż nie najwyższą, jeśli chodzi o polską ligę, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jarosław Niezgoda, napastnik, który tak naprawdę miał być zamiennikiem innego tutaj snajpera w Legii, przyszedł do Legii Warszawa w 2016 roku i bardzo szybko stał się podstawowym zawodnikiem Legii Warszawa. Dotychczas zarabiał 23 tysiące złotych brutto miesięcznie. Po parafowaniu nowej umowy, nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 2022 roku, Jarosław Niezgoda będzie zarabiał 200 tysięcy euro rocznie, czyli około 68 tysięcy złotych miesięcznie brutto. 68 tysięcy złotych miesięcznie brutto, czyli na dobrą sprawę jest to wzrost wynagrodzenia o 300%, tak, z 20 do 60 ponad tam tysięcy złotych. Aczkolwiek nie są to najwyższe zarobki, jeśli chodzi o Legię Warszawa. Absolutnie numerem jeden, numero uno jest Artur Jędrzejczyk, który wiadomo, że został sprowadzony tutaj ze wschodu. Tak, tam zarabia bardzo dobre pieniądze. Artur Jędrzejczyk w Legii Warszawa zarabia 215 tysięcy złotych miesięcznie. Później tutaj lista czy pensje tak kształtują się w ten sposób, że Michał Pazdan, Mirosław Radowicz, Adam Chlousek oraz Kasper Hamalainen zarabiają po 100 tysięcy złotych miesięcznie. Po 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o zarobki. Ciekawa sprawa jest tutaj związana z tym zawodnikiem, z Jarosławem Niezgodą. Był przymierzony na dobrą sprawę do reprezentacji Polski. Mówiło się o nim głośno już od dłuższego czasu. Ciekawa sprawa, ponieważ jego agentem piłkarskim jest Marek Citko, skądinąd wiadomo, że świetny piłkarz w latach 90. i 2000. Teraz, który zajmuje się po prostu, prowadzi piłkarzy. Jest agentem piłkarskim. No i tutaj ciekawa jest sprawa związana właśnie z Jarosławem Niezgody, ponieważ w swojej umowie nie ma zawartej kwoty odstępnego, więc Legia tak naprawdę może żądać taką sumę, jaką chce za tego piłkarza. Mówi się, że ten piłkarz, no bardzo młody, tak, bo ma dopiero 23 lata, może zostać sprzedany do innego klubu, tak, czy przejdzie do innego klubu, tak, sprzedany to tak trochę brzmi brzydko. I tutaj klub może żądać za niego kwotę od 8 do 12 milionów euro, no to jest bardzo wysoka tak naprawdę kwota, będzie jedną z najwyższych, jeśli nie najwyższą, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. Natomiast kwota, za którą ten piłkarz zostanie sprzedany, będzie zależała tak naprawdę od wielu czynników, od tego, czy Jarosław Niezgoda będzie występował w reprezentacji Polski, od tego, ile będzie miał bramek na swoim koncie, od tego, ile w ilu meczach wystąpi Legii Warszawa, więc na to, na dobrą sprawę, składa się wiele czynników, na to składa się tutaj wiele elementów. Natomiast warto przypomnieć, że właśnie przyszedł w 2016 roku do Legii Warszawa i miał być zamiennikiem brazylijskiego napastnika tutaj Eduardo. Miał być zamiennikiem właśnie tego Eduardo, natomiast absolutnie wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie i praktycznie kolejni trenerzy, którzy prowadzą Legię Warszawę, zawsze stawiają tego zawodnika. No ciekawa jest ta historia, jak tutaj zatoczy się ta historia związana z tym zawodnikiem. Czy rzeczywiście będzie kolejną gwiazdą na miarę Roberta Lewandowskiego. Tak jak powiedziałem, wcześniej zarabia 23 tysiące złotych brutto miesięcznie, teraz zarabia 68 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Kontrakt ma obowiązywać do 2022 roku. Przypomnę tylko, że Jarosław Niezgoda jest wychowankiem Wisły Puławy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć!